Nazywam się Przemek i witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Cześć, nazywam się Przemek i dzisiaj, ponieważ pogoda dopisuje, ponieważ słońce świeci, ponieważ jestem w lesie, ponieważ drzewa mają okazję zobaczyć mnie roznegliżowanego, ponieważ dzisiaj jest bardzo piękny dzień, żeby opowiedzieć Tobie. Cześć, z tej strony Przemek i dzisiaj to będzie mój pierwszy materiał z cyklu w jaki sposób, jak konkretnie możesz zbudować bardzo fajną kondycję fizyczną, w jaki sposób możesz mieć nienaganną witalność, w jaki sposób możesz mieć zdrowie, a tu mówię o prawdziwym zdrowiu, nie mówię o tym tutaj o żadnej namiastce zdrowia, tylko o prawdziwym zdrowiu, w jaki sposób możesz przede wszystkim mieć witalność, ponieważ myślę, że to jest ta rzecz, której brakuje dzisiaj ludziom, szczególnie jeżeli wejdziesz sobie do autobusu i zobaczysz tych wszystkich ludzi, którzy czekają na to, aż ktoś im spuści manto, albo tych ludzi smutnych także mogliby stworzyć powódź swoimi łzami. Tak samo jak na przykład zrobiła to Brazylia po meczu z Niemcami. Oczywiście nie chcę tego komentować, ale chciałbym się skupić na tym, żebyś ty, mój drogi widzu, dzisiaj dostał ode mnie jedną rzecz. Tą jedną rzeczą jest to, w jaki sposób, za pomocą jakiego konkretnie triku możesz mieć fantastyczne zdrowie. Według mnie to, czego ludzie nie doceniają, to, czego szczególnie ludzie nie korzystają, to jest przede wszystkim szacunek do własnego ciała. Tak? Mimo tego, że nie wszyscy rodzimy się z takim samym ciałem, ale wszyscy mamy określone możliwości, tak? Tutaj nie oszukujmy się, że na przykład osoby na wózkach, czy też osoby niepełnosprawne takich możliwości aż takich pełnych nie mają, ale zawsze można wykorzystać to, co się ma, tak? I nawet widać, że są zespoły, które grają na przykład w koszykówkę, jeżdżąc na wózkach, i to jest widok, który naprawdę przyprawia mnie o ciarki na plecach, to wiele osób ma pełny zasób możliwości i z niego nie korzysta, tak? Mówię teraz konkretnie o ruchu, tak? Ludzie teraz przyzwyczajeni do tego, że mogą sobie mieć własne mieszkanie, siedzieć w tym mieszkaniu, ile im się żywnie podoba, chyba że idą do pracy, ale tam też siedzą i tak naprawdę, a jeżeli się poruszają, to oczywiście samochodami, w których też siedzą, to w tym nie ma żadnego ruchu. Tam nie ma możliwości motorycznych, tam nie ma nic poza siedzeniem. I mnie osobiście to też czasami zaczyna, kiedyś zaczynało bardzo ogromnie irytować, tak? Teraz już troszeczkę idę w innym kierunku, ponieważ kiedyś pracowałem jako informatyk i uwierz mi się to serdecznie, głęboko znudziło, ponieważ ja lubię ruch i ja lubię robić coś, co sprawia, że ten poziom energii staje się coraz większy. I jeżeli ty, mój drogi widzu, chcesz mieć więcej energii, to ruszaj się. Rusz swoją dupę i zacznij robić coś, co przede wszystkim pobudzi twoje ciało, ponieważ ludzie w kwestii biologicznej, ewolucyjnej nie są przystosowani do tego, żeby siedzieć. Ludzie powinni się poruszać i nawet jeżeli będziesz chodził, tak, to zauważ, że w momencie, kiedy chodzisz, to twoje ciało wchodzi w pewien rytm, tak, i zauważ, że w momencie, kiedy, załóżmy, idziesz, to idziesz w pewnym rytmie, tak? Twoje ciało, twój cały organizm wchodzi w określoną częstotliwość ruchową i przez to pobudza siebie, ciebie samego. I siedząc oczywiście tego nie zrobisz, tak? Ponieważ tutaj musi być ruch. I nawet jeżeli masz pracę siedzącą, to bardzo dobrym sposobem jest robienie przede wszystkim sobie przerw, ale również ja to też robiłem nieustannie, kiedy pracowałem jako informatyk,
to robienie sobie tak zwanej jogi biurkowej. Jeżeli siedzisz i pracujesz w jednym miejscu, to nie zapominaj o tym, żeby się rozciągać i wykorzystywać swoje ciało do tego, żeby zauważyć, że koty na przykład bardzo często się rozciągają, psy również i zwierzęta oczywiście naturalnie tak mają, że po to, żeby rozluźnić swoje mięśnie, żeby przez ich ciało mogło przepływać coraz więcej energii, żeby ich układ nerwowy został rozluźniony, ponieważ mięśnie są, układ nerwowy jest w mięśniach i jeżeli rozluźnisz swoje mięśnie, to rozluźnisz swoje nerwy. I tutaj, jeżeli chcesz, żeby przez twoje ciało przepływała energia, to musisz się ruszyć. Musisz rozluźnić swoje ciało poprzez ruch fizyczny i dzięki temu będziesz miał więcej energii. I tutaj już tak kończąc, chciałbym Tobie podziękować bardzo serdecznie za spędzony czas. Ja już się będę zmywał. Dziękuję Tobie. Do zobaczenia. Woo!